Przeważnie ludzie używają przedmioty, ale nie zastanawiają się nad nimi. Przyzwyczailiśmy się już do korzystania z niektórych rzeczy i już nie zwracamy uwagi, po co one właściwie są. Jednak jak się okazuje, wiele z przedmiotów posiada swoje funkcje, o których w życiu byśmy nie pomyśleli. Dzięki nim, używanie jakichś przedmiotów może być dużo łatwiejsze, aniżeli było do teraz. Jednak okazuje się, że w życiu nie ma czegoś takiego jak przypadek. Pierwsza mała kieszonka w jeansach. Każdy z Was na pewno zastanawiał się, do czego służy mała kieszonka w jeansach, lecz nikomu z nas nie udało nam się znaleźć powodu. Chociaż nigdy nikomu nie przeszkadza, jej użyteczność jest raczej wątpliwa. Jednak po dokładnym przeszukaniu internetu dowiadujemy się, że historia owej małej kieszonki sięga roku 1800, kiedy to tych małych przestrzeni używano do noszenia zegarków kieszonkowych. W tamtych czasach, kowboje wpadli na pomysł, że wygodniej jest nosić dżinsy niż kamizelkę i zrewolucjonizowali krój spodni. Przyczyniło się to do powstania tej oto, małej kieszonki, w której mogli spokojnie nosić zegarek. Drugiego plastikowe pokrywki. Czy jak byliście młodzi, to zastanawialiście się, dlaczego plastikowe kubki mają często plastikową podstawkę i nie mogliście dojść do wniosku, dlaczego to jest akurat tak zrobione? Jeśli tak, to dobrze trafiliście, ponieważ specjalnie dla Was znaleźliśmy odpowiedź na te nurtujące wszystkich pytanie. Otóż nie służy to tylko jako zabezpieczenie przed wylaniem się napoju, ale także jako podstawka. Dlatego następnym razem nie zapomnij postawić swojego kubka na plastikowej podstawce, aby nie zostawić żadnej plamy z napoju. Trzeci jogurt w podwójnym opakowaniu. Możliwe, że cały czas używałeś łyżeczki, aby wydobyć polewę do jogurtu. Możesz jednak przełamać pudełko na pół. W ten sposób, polewa po prostu spłynie do większej przegródki z jogurtem. Czwarta strzałka na zegarze paliwa. Pewnie każdy z Was zauważył strzałkę obok ikonki paliwa na desce rozdzielczej. Okazało się, że ona także posiada swoje ważne zastosowanie. Dzięki tej niewielkiej strzałce możemy dowiedzieć się bez wysiadania z samochodu, po jakiej stronie znajduje się wlew, do którego możemy wlać nasze paliwo. Piąta czekolada Toblerone. Większość z nas po prostu zjada czekoladę. Jednak jak wiele osób z nas zastanawiała się nad kształtem owej czekolady. Okazuje się, że budowa nie jest przypadkowa. Konstrukcja słodycza została stworzona tak, abyśmy mogli w łatwy sposób oderwać kawałek czekolady od reszty. Szósta dziura w zatyczce od długopisu. Jednym z najciekawszych ukrytych zastosowań jest oczywiście dziura w zatyczce od długopisu. Badania wykazują, że ponad 10,000 z zaistniałych zakrztuszeń jest spowodowane właśnie zatyczką od długopisu. Dzięki tej niewielkiej dziurce możemy przeżyć w przypadku połknięcia takiego elementu, ponieważ dzięki tej niewielkiej szparce będziemy mogli dalej oddychać, dzięki czemu nasz organizm będzie ciągle dotleniony. Siódme pudełka z chińskim jedzeniem. Pudełko po chińskim jedzeniu też nie jest przypadkowe. Ładnie wygląda, lecz to nie jest jego podstawowa funkcja. Twórcy tej konstrukcji pragnęli, byśmy mogli ten kartonik rozłożyć i zrobić z niego talerz do potrawy, która przed chwilą zakupiliśmy. Wystarczy, że rozłożysz opakowanie i możesz spokojnie cieszyć się jedzeniem. Możesz również złożyć je z powrotem, aby zachować resztki na później.